czcigodni ojcowie, ojcowie misjonarze, kapłani, siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Piękna jest ta Ewangelia, którą usłyszeliśmy, a która została streszczona w lekcjonarzu poprzez zdanie zaufać Bożej opatrzności. My dzisiaj dziękujemy Bożej opatrzności za ten rok jubileuszowy misji karmelitów bosych w Burundi i Rwandzie. Dziękujemy dziś Bogu za to, że nieustannie posyła robotników na swoje żniwo. Dziękujemy za to, że daje człowiekowi odwagę do głoszenia prawdy o Bogu bogatym w miłosierdzie. Dowodem tej niesamowitej łaski są ludzie, którzy udają się na krańce świata, aby realizować zadanie Kościoła, jakim jest ewangelizacja. Mówię o tym wszystkim nie tylko jako biskup, ale też przede wszystkim jako misjonarz. Większość mojego kapłańskiego życia spędziłem pracując w Rio de Janeiro, w Brazylii i było to niesamowite doświadczenie, za które także dziś z wami z serca Panu Bogu dziękuję. Doskonale pamiętam dzień mojej rozmowy ze świętej pamięci kardynałem Franciszkiem Macharskim, kiedy prosiłem o jego zgodę, aby opuścić ojczyznę i służyć Bogu na misjach. I wiem z własnego doświadczenia, że podjęcie takiej decyzji nie jest łatwe, czy to na poziomie jednego człowieka, czy też całego zakonu. Dzisiaj świętujemy jubileusz takiej decyzji w zakonie ojców karmelitów. Jak możemy przeczytać w relacjach historycznych, w czerwcu 1969 roku zebrała się w Krakowie kapituła prowincjalna karmelitów bosych w Polsce. Była to pierwsza kapituła po nadzwyczajnej kapitule generalnej z roku 1968, której celem było przystosowanie prawodawstwa zakonnego do potrzeb Kościoła naszych czasów. W takim kontekście na kapitule musiał pojawić się problem misji, czy raczej problem udziału prowincji polskiej w dziele ewangelizacji. Owocem dyskusji, w której nawiązywano do tradycji misyjnej zakonu i prowincji, było podjęcie uchwały w dniu 27 czerwca. Żądają ojcowie, aby tradycja misyjna naszej prowincji była kontynuowana. Dlatego należy wyznaczyć kilku odpowiednich zakonników odznaczających się troską o zbawienie dusz na misje zagraniczne. Wykonanie tej decyzji należało do prowincjała i Rady Prowincjalnej. Pismem z 20 lutego 1970 roku prowincjał Polski, ojciec Remigiusz Czech, zlecił ojcu Leonardowi Kowalówce, sekretarzowi prowincjalnemu misji, przebywającemu wówczas w Rzymie, podjęcie starań w celu wyszukania odpowiedniej, samodzielnej placówki misyjnej. Już wcześniej postanowiono, że będzie to misja w Afryce, w strefie języka francuskiego. Może warto przypomnieć przy tej okazji słowa papieża Pawła VI, które skierował do ojców karmelitów, wyrażając radość z podjętej przez nich decyzji, by rozpocząć pracę misyjną na Czarnym Lądzie. Czujemy się zobowiązani, mówił papież, do specjalnego powitania czcigodnego przełożonego generalnego karmelitów bosych oraz sekretarzy prowincjalnych misji tejże rodziny zakonnej, którzy przybyli tu do Rzymu i rozważają, jak praktycznie realizować dekrety soborowe i ich wskazania, aby zakon mógł coraz bardziej wzrastać w duchu misyjnym. Wasze zebranie, najmilsi synowie, mówił papież, wchodzi w skład szlachetnego wysiłku odnowy, jaki Sobór Watykański II obudził w Kościele, niby wielki płomień światła i żaru. Patrzymy z radością, jak duch żarliwości misyjnej świętej Teresy z Awila i świętego Jana od Krzyża, których jesteście duchowymi synami, znajduje w was swój wyraz,
tak wspaniałomyślny i tak bardzo odpowiadający dzisiejszym wymogom, by sprostać rosnącej potrzebie działalności apostolskiej w Kościele. Wiedzcie, że to wasze świadectwo miłości ku Chrystusowi i Kościołowi bardzo nas podnosi na duchu i raduje, mówił Paweł VI. Powiedzcie to waszym współbraciom, którzy potrafią tak dobrze łączyć z kontemplacją rzeczy niebieskich i ascezą świętej Góry Bożej nienasycone pragnienie zbawiania dusz. Moi drodzy, właśnie to pragnienie zbawiania dusz, jak mówił papież Paweł VI, poprowadziło pierwszych misjonarzy do całkowitego zaufania Panu i zawierzenia Jego boskiej opatrzności. Myślę, że ci, którzy doświadczyli pracy misyjnej, na własnej skórze przekonali się także, co znaczą słowa wypowiedziane przez Jezusa. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Moi drodzy, wielokrotnie sam doświadczałem podczas pracy misyjnej Bożej opatrzności, która uświadamiała mi, że to wszystko to nie jest moje dzieło, ale dzieło Boże. Jestem przekonany, że obecnie wśród nas misjonarze podzieliliby się takim samym świadectwem. Nasza ludzka świadomość i odpowiedzialność jest niczym wobec troski, jaką dla tego misyjnego dzieła ma sam Bóg. Bóg nieustannie troszczy się o nas, ale aby to wszystko stało się doświadczalne w naszym życiu, potrzeba naszej otwartości na Boga, na miłość, na drugiego człowieka. Tego wszystkiego potrzeba także, aby podjąć misyjną działalność. Trzeba wyzbyć się egoizmu, przed którym w tym usłyszanym fragmencie Ewangelii przestrzega nas Jezus. Bóg stworzył bogactwa ziemi po to, aby ludzie przyjmowali je z dziękczynieniem jako Jego dar i służyli nimi sobie nawzajem. Najczęściej jednak bywa tak, że zamiast nimi się dzielić, ludzie gromadzą je dla siebie z lęku, że im zabraknie i usiłują jakoś zabezpieczyć w ten sposób swoje życie. Korzeniem egoizmu jest problem, o którym aż 6-krotnie wspomina Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Niepokój i dręcząca troska o to, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Nieustanny stres skutkuje u wielu osób nerwicą i chorobami, niekiedy uzależnieniem od nadmiernej, wyniszczającej pracy lub kupowania czegoś, ciągle czegoś nowego. Gromadzenie rzeczy staje się celem samym w sobie. Troska o utrzymanie siebie i rodziny jest oczywiście naszym obowiązkiem. Mamy pracować i czynić sobie ziemię poddaną. Czym innym jednak jest zajmowanie się pracą, a czym innym niewłaściwe przejmowanie się tym, co nas czeka. Z pewnością nie jest wolą Bożą, byśmy żyli w sposób nieodpowiedzialny jak niebieskie ptaki. Ale z drugiej strony niepokój o to, co będzie jutro. Jeśli pozwolimy, żeby nas opanował, będzie zabierał nam siły twórcze i pogodę ducha, potrzebne do tego, by w spokoju zajmować się tym, co mamy do zrobienia dziś, tu i teraz. Diabeł ciągle będzie nam fundował lęk o to, czego jeszcze nie ma, a Bóg daje nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia, byśmy umieli obronić się przed tą pokusą. W tym wypadku wielkim błogosławieństwem jest ślub ubóstwa, jaki składają zakonnicy. To także wspaniałe uzdolnienie do tego, aby żyć dzięki opatrzności Bożej.
Nie możemy oddychać jutrzejszym powietrzem. Martwiąc się o swoje życie, nikt jeszcze nie zdołał go wydłużyć choćby o jedną chwilę. Wprost przeciwnie, wielu ludzi skróciło życie wskutek nadmiernego stresu. Świadectwo zakonników żyjących ze ślubem ubóstwa jest niesamowicie ważne dla osób świeckich, aby przypomnieć im, że nie wszystko w tym świecie zależy od nas, że jest Bóg, który się nami opiekuje i da pokarm we właściwym czasie. Porównanie do ptaków podniebnych, które Ojciec nasz w niebie żywi, zawiera w sobie odniesienie do męskich prac mających zapewnić rodzinie pożywienie. Natomiast obraz lilii polnych w kontekście troski o ubranie to nawiązanie do zajęć typowo kobiecych, tkacko-krawieckich. Wezwanie dzisiejszej Ewangelii dotyczy zatem w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiet, osób świeckich, jak i duchownych. Jezus mówi, że prawdziwe, szczęśliwe życie człowieka polega na byciu dziećmi Boga i braćmi dla siebie nawzajem, w komunii, dzieleniu się i dziękczynieniu za naszą pracę i jej owoce. Konkretnym tego znakiem może być świętowanie przy stole, przedłużenie uczty eucharystycznej. Troszcząc się o odzież, a także patrząc głębiej o własny wizerunek w oczach ludzi, nie możemy zapominać, że prawdziwą szatą, która stanowi o naszej godności, jest chwała przybranych dzieci Bożych, nasze przyobleczenie się w Chrystusa. Jezus mówi do nas dzisiaj w Ewangelii: ludzie małej wiary. Zazwyczaj nie lubimy o sobie tak myśleć i wolimy uchodzić za głęboko wierzących. Tymczasem wiara w sensie naszej osobistej relacji do Boga jako Ojca jest ciągle mała, jak ziarenko, które nieustannie w nas się rozwija i rośnie. Jest to dar, którego nie można sobie przywłaszczyć. Można w nim jedynie wzrastać. Być w Królestwie Bożym znaczy przeżywać wszystkie rzeczy, wszystkie małe i wielkie sprawy w świetle ojcowskiej miłości Boga. Dzisiaj patrzymy na te sprawy, które są związane z tym naszym dzisiejszym jubileuszem. Dziękujemy za tę Bożą opatrzność, za to, że już od ponad 50 lat nie brakuje zakonników tam, w Afryce, którzy głoszą Chrystusa. Do naszego Ojca dzisiaj z wiarą zwracajmy się, prosząc o potrzebne łaski dla wszystkich misjonarzy i misjonarek. Wyzbywając się egoizmu, otaczajmy ich naszą modlitwą i wsparciem. Wierzymy mocno, że naszym dzisiejszym obchodom jubileuszowym towarzyszy duchowo błogosławiony kardynał Wyszyński i modli się wraz z nami tymi samymi słowami, które przed 50 laty wypowiedział w Częstochowie przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny, błogosławiąc pierwszym polskim misjonarzom karmelitańskim na ich misję w Afryce. Zebrani tu, mówił ksiądz kardynał błogosławiony, pragniemy gorąco powierzyć w opiekę niepokalanej Matki was i cały wasz zakon, który jest poświęcony w sposób szczególny na służbę i chwałę Maryi. Pragniemy powierzyć was tej, która pierwsza poniosła wcielone słowo z Nazaretu do Ain Karim i która trzymała w swoich ramionach Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Wy i macierzyńską opiekę powierzą was, bracia najmilsi i wszystkich tych, którzy pociągnięci waszym przykładem wkroczą na drogę apostolstwa misyjnego. Tak mówił przed 50 ponad laty błogosławiony kardynał Wyszyński. I dzisiaj też te jego słowa są dalej aktualne. Dzisiaj zgromadzeni w tym sanktuarium, prześwietlonym promieniami od Jezusa Miłosiernego, prośmy, niech Maryja z góry Karmel wyprasza u swojego jedynego Syna błogosławieństwo ojcom karmelitom w dalszej pracy misyjnej poprzez następne
liczne jubileusze. Amen.